oczekujemy sprawiedliwości. Poza tym nic więcej, tylko żeby nas wysłuchali. Bo my nie mamy siły już dłużej walczyć, my jesteśmy starsi, schorowani i naprawdę już nie mamy siły walczyć. A z Wiśniewskim się nie wygra. Wiśniewski jest wychowany z PRL-u i on ma takie poglądy, że na to nie ma rady, naprawdę. Wiemy, z jakiego rodu on się wywodzi. Mam powiedzieć głośno? Z rodu milicjantów. Nie wie, o co nam chodzi. Był wywiad w Radiu Opole i pan mówił, o co tym chodzi ludziom. Nie wie. Mniejszość niemiecka z tymi i tak dalej. Wie pan, jak nam jest przykro? Tracimy naszą małą ojczyznę. Tracimy miejsca pracy. Pani pośle, ja zostanę bez pracy. Panie pośle, ale czy poczekajcie, ludzie już pracę od życia stracili niektórzy. Założy się pan? Odbiór? To jest niezależne. Jak pan założy? Jak to niezależne? Co tak ty zimuje? Nie, pracownicy, instruktorzy gminowego. To jest skandal, co pan opowiada. Panie pośle, pan nie ma wiedzy i się wypowiada. Panie pośle, jestem nauczycielką liceum z 60-letnią tradycją. Oświadczono, że zostanie wygaszany. Ja zostaję bez pracy. Do emerytury bardzo daleko. Ale młodzież tak. Młodzież nikt nie jest przenoszony do. Ale my mamy nierentowną szkołę, proszę pana, do której dopłacamy, bo mamy bez pracy. Ale rozumie pan, nie wiem, czy pan się orientuje, budżet na naszego liceum finansuje nas nie powiat, tylko gmina. Powiat wójt. I po prostu to dotuje, a mamy warunki europejskie, standardy europejskie. I teraz to uczniów odejdzie, to dalej trzeba ją utrzymać dokładnie ten sam plan. Wierzył pan w brednie pana prezydenta? Pan uwierzył, się wam przyzna. Uwierzył pan. Pan uwierzył w Mikołaja. Tak, dzieci wierzą w Mikołaja, pan uwierzył w te brednie. Niestety tak to wygląda, bo to co pan wypowiada w telewizji i teraz tutaj nam, to było zrobione w tej Polsce. Jest jeden pan, który jest bardzo chciwy i chce się zapisać wielkimi zgłoskami w historii Opolszczyzny wielkimi, jako ten, który powiększył Opole i wszyscy mu na to pozwalacie, nie patrząc na krzywdę ludzką. 700 miejsc pracy by było tutaj u nas i tych 700 nie będzie, dlatego że to jest... Ale pierwsze w ten sposób w demokratycznej Polsce. Tą, którą pana partia mówi, że jest demokracja, proszę, tak? Panie pośle, wy przywrócicie pani, bo ja proszę o zejście już. Proszę o zejście. Są miasta, które się powiększają wszystko, bo nie mieszkańcy, bo im zapewniono. Proszę zejście, bo im zapewniono. Nie tylko elektrownia. Nie, ale trochę, niech pan używa słów, a niech pan nie słów. Ja się popłakałam. Słownik polski jest bogaty w te słowa. Wiem, dlaczego nie biorą akurat tej strony południowej Opola, gdzie tam nie ma ani jednego zakładu? Nie ma pieniędzy, głównie o pieniądze im chodzi, oni nie wiedzą. Tylko elektrownia. Ale może no, ile miast ma elektrownia? Ale my żyjemy to, co mamy w czasie. Moja babcia zapewne. Niech pan zapyta, czasie. Jak pytano o Polanę budowaną elektrownię? Gdzie miała przejść? O Polu. Niestety, przodkowie mojej żony stali wysiedleni z tych terenów pod elektrownię. I teraz pan krzywdzi wnuków, prawnuków tych ludzi, między innymi opowiadając te pierdoły w telewizji, tak? Pana prezes, przepraszam bardzo, pana prezes powiedział, że demokracja nastąpiła po ustąpieniu pana Donalda Tuska. Pan reprezentuje tą demokrację razem z Wiśniewskim? Pan ją reprezentuje? To jest ta demokracja, o której mówi pan prezes Kaczyński? To nie jest ta demokracja, panie pośle. Pan się pogubił po prostu, tak? Tak, przez pana udział, że jest to największa inwestycja. A jak jest pana Wiśniewskiego i Opole? Przepraszam bardzo. Tak? Pan widzi, jak pan Opole zainwestował? Przepraszam pana bardzo. Porównuje pan prezydenta, a przepraszam bardzo. My nie chcemy tych pieniędzy. Ale my chcemy, żeby wypracować. Ale Opole się nie rozwinie przez to. Nie rozwinie. Pan się rozwinie. Oczywiście. Zwiększy pan budżet o 7%, a powierzchnię o 50%. Bardzo proporcjonalne. Gwarantuję panu. Może ja się uczę innej matematyki niż pan. Jestem po studiach wyższych.
się. No to, no to pan chyba uczył się w innej matematyce. Który pan opowiada? Wie pan, proszę się zająć wypracowaniem takiego modelu, żeby te pieniądze legalnie opolu przyszedł. Dobrze. Ale niech pan pomyśli teraz logicznie. Zarzuca mi pan, że co ja zrobiłem dla elektrowni. Porównał pan niezwykłego... Nie, przyrównuje pan. Pyta pan i przyrównuje. Ja, zwykły obywatel, mieszkający tutaj na tej ziemi, a pan mnie przyrównuje do osoby, która ma moce decyzyjne, pan Wiśniewski, pan Jaki, posłowie i tak dalej. To jest złe porównanie. Bo gdyby pan nie porównał, na przykład, gdyby pan nie porównał, nie wiem, do swoich dzieci, do dzieci pana Wiśniewskiego, mały, i wtedy powinniśmy się porównać. No i dlatego ja panu tłumaczę, że to nie jest tak, że Opole może mieć elektrownię. W czołówce. Wszyscy jesteśmy w czołówce. Z Opole, szarego obywatela. Znaczy pan, mogę skończyć. Czy pan znakiem szarego obywatela z Opola? Ma pan znajomych Opolu? Takich, którzy nie są politykami, samorządowcami? Tak? I co oni zrobili, żeby elektrownia się odbywała? Siedzieli w domach, tak? Tyle samo co my. Dzieci płaczą. 5 lat chodziła na marzunek. 5 lat chodziła na marzunek. Wszystko wyszczególnie. Wszystko wyszczególnie. Niech pan zobaczy, jak wyglądają Groszowice. Niech pan zobaczy, jak wygląda Metalchem. No. Jak wygląda? Obraz nędzy i rozpaczy. Zdziwiłbym się bada, jak pan powiedział. Przecież tam jestem. 26-27 jest daleko. A Groszowice, Malinia, Gruszowice, co tam jest? Co tam widać? Co tam jest? Pola. Wchodzą w Łodzi, mają chodnika. Podpucha na koniec, żeby pokazać coś. Panie pośle, ja mam jeszcze jedno pytanie. Co pan opowiada? Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Panie pośle, ale ja myślałem, że pan tylko w telewizji opowiada takie dyrdy małe, ale pan opowiada je na żywo. Jak ja mam się do pana odnieść, jak pan po prostu będzie? No nie wiem. Dlaczego Kleszczów nie musi należeć do pana Kasowa? Chciałabym też jeszcze do pana wręczyć list do pani premier, który pisaliśmy 15 maja. Obawiamy się, że ten list nie dotarł do pani premier. Bardzo się prosimy o przekazanie. Nie ma demokracji. Spokój! Przekażę pani premier. Proszę bardzo. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy.